No jesteśmy, jest z nami Piotr Grabarczyk. Cześć, cześć Piotruś. Cześć. Cześć, cześć. Co ty masz Taki za... Czy ty radosny. w tle to są twoi jacyś mężczyźni, partnerzy twoi? No to jest właśnie moje nowe życie. Chciałem, żebyście mieli taki obraz, jak mi się tutaj żyje, no bo domyślam się, że też takie pytanie padnie, więc staram się jakoś je wyprzedzić i no, tak to teraz wygląda po Jak się prostu. czujesz, powiedz, po wyjeździe, po emigracji? No jestem tutaj 2 tygodnie, więc To i na tak razie długo. jeszcze czuję się tak bardzo urlopowo. Dużo zwiedzania, dużo chodzenia na plażę, bo mam plażę 30 minut od mieszkania, więc korzystam z tego. Jak No się i tak. chwali. Jak się chwali, to specjalnie. My też mamy wiosną plażę. Ja kiedyś też mieszkałam blisko plaży. W Goleniowie. Ale co, No. gorąco u was dzisiaj też? Tak to po prostu wygląda. Wiesz, tutaj jest cały czas gorąco, jest bardzo wilgotne powietrze, więc mimo że Jak u jest nas. 29-30 stopni i nie więcej, to Wilgotne powietrze. dosyć mocno to daje w kość, no ale. Tak wyglądają teraz moje problemy właśnie. Czyli chodzisz rozebrany. Gorąco, dużo kolesi na plaży rozebranych. Kiedy właśnie, czy zdejmujesz tą Jakoś sobie radzę. koszulkę zdejmujesz zaraz, rozumiem, żeby pokazać też tam, dołączyć do tłumu. Zdejmuję czasami, ale jeszcze ten standard narzucony tutaj jest naprawdę kosmiczny, więc tak nieśmiało na To razie. Piotrek, wyślesz nam jedno zdjęcie bez koszulki, a my zrobimy konkurs z tobą i komuś wyślemy z podpisem. Co? Piotrek, powiedz, bo jesteś jedyną osobą, która naprawdę tak się zarzekała, że jak wygra PiS, wyjedzie z Polski. Ile to zrobiłeś? To jest bardzo odważna decyzja. Tak, natomiast już o tym myślałem, wiecie, od roku, więc tak naprawdę teraz te wybory to była kulminacja tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce. No i też nie ukrywam, że nadarzyła się po prostu taka okazja i okoliczności temu sprzyjały, bo gdyby nie to, że mam tutaj przyjaciół mieszkających w Barcelonie, którzy pomogli nam ze znalezieniem mieszkania, to myślę, że ta wyprowadzka by się odbyła, ale pewnie to byłoby bardziej rozciągnięte w czasie i musielibyśmy, wiecie, przejść przez te wszystkie punkty, które każda odpowiedzialna osoba przechodzi, myśląc o przeprowadzce. U nas tak się szczęśliwie złożyło, że była decyzja, że chcemy wyjechać, pojawiło się to mieszkanie, więc po prostu to zrobiliśmy. Mówisz Barcelona, czy już mówisz Barcelona? Jeszcze Barcelona, ale się staram już tak właśnie trochę zaseplenić czasami Barcelona. mieszkanie. Właśnie, czyli to miasto, to nie było tak, że to miasto było to, o którym marzyłeś, tylko tak się zdarzyło, że akurat była okoliczność. To, czy to od samego początku wiedziałeś, że będzie to Barcelona, a nie na przykład Madrid albo jakieś inne? Co wy gadacie, pijany? Hiszpanka. Nie, wiecie co? Grypa hiszpanka. Nie ma chyba takiego miasta. W sensie nie wiem, ja nigdy nie myślałem o tym, żeby wyjechać z kraju. Oczywiście mówię tutaj przed tym, jak zacząłem o tym myśleć, Przed tą rzeczywiście. pandemią. Więc nie ma czegoś takiego jak wymarzone miasto, bo moim wymarzonym miastem do życia była Warszawa i tam myślałem, że zostanę do końca życia. Więc tutaj bardziej zagrały właśnie te okoliczności, które sprzyjały akurat wyjazdowi do Barcelony. To, że mamy tutaj przyjaciół. Mój chłopak bardzo lubi Barcelonę, więc on też był za. Ja tutaj nigdy nie byłem wcześniej, więc naprawdę to była taka bardzo nieprzemyślana pod tym kątem decyzja z mojej strony. To faktycznie czujesz się urlopowo. Ale jakoś ten pomysł mi się wydawał fajny, bo wśród pomysłów pojawiał się też Berlin. O, to też. Też znajomi rzucali często takie hasło, że może na przykład moja mama w Holandii, ale jakoś to nie wydawało mi się tak ekscytujące, bo jednak dla mnie wyprowadzka z kraju jest czymś takim naprawdę dużym i ekstremalną decyzją, więc chciałem, Zakładam. żeby to już było tak naprawdę na 102, a nie, bo Berlin, wiadomo, to jest inny świat, inne życie też pewnie tam No ale właśnie. bym wiódł, ale trochę za blisko, trochę podobnie, tak myślę, jak w Warszawie, a tutaj to jest taki skok po prostu do inne państwo, inna kultura, Inna inny język, temperatura. więc to jest takie trochę wyzwanie. A powiedz ci, Piotr, oglądałeś relacje w ogóle z wydarzeń, które się działy w Polsce? Czy jak to, jak w ogóle komentowały to hiszpańskie media? Bo na Właśnie, pewno oglądałeś. czy pojawia się to w ogóle w hiszpańskich mediach? Czy ten temat się Tak, pojawia w tak. hiszpańskich mediach? Tak, no myślę, że cała Europa patrzy z niedowierzaniem na to, co się u nas dzieje. I oczywiście też to śledziłem, nie potrafiłem się oderwać od telefonu, mimo że myślałem początkowo tuż po przeprowadzce, że właśnie
spróbuję taki miesiąc albo chociaż dwa tygodnie bez czytania wiadomości z Polski, tak, bez sprawdzania też Facebooka, bo tam głównie jakby ta dystrybucja tych treści się odbywa, ale to było niemożliwe i oczywiście to śledziłem i tak naprawdę mimo, że jestem tutaj, to i tak robi to na mnie wciąż takie samo wrażenie, jak gdybym był w Warszawie i bardzo mnie to stresuje, denerwuje, boli, frustruje, więc bardzo się ciężko od tego oderwać i mam nadzieję, nie z uwagi na swój spokój, tylko na spokój osób, które zostały w Polsce, w Warszawie i w innych miastach, że to się uspokoi w najbliższym czasie. No właśnie, a ja zapytam Ciebie tak trochę od takiej strony, właśnie mówisz, nieodpowiedzialna decyzja o wyjeździe, bo wiesz co, ja pozwolę sobie porównać Ciebie do siebie pod pewnym względem, jednym tylko. Mamy też podobną budowę ciała, ale to nieważne. Ale to nie o tym teraz, nie o tym teraz. Ja też bez koszulki bym nie chodziła na razie. Ale powiedz mi, wiesz co, praca, chodzi mi o pracę, ponieważ tak sobie myślę, że Ty całe życie właściwie związałeś się z taką pracą w języku polskim, to znaczy taka, że jesteś zanurzony w tym języku. Ja mam bardzo podobnie, bo najpierw u mnie dziennikarstwo, teraz stand-up, to wszystko jednak jest język polski. Jak myślisz sobie, czy poradzisz sobie teraz właśnie tam na miejscu, zmieniając jakoś w jakiś sposób jakby to właśnie? Stand-upy będzie robić, albo TikToka będzie nagrywać. Po hiszpańsku. Nagrywaj więcej TikToków właśnie w Hiszpanii. Wiem, jestem bardzo słabą TikTokerką. Miesiąc chyba mnie tam nie było, więc na pewno zauważyłam, to już zauważyłam, bo teraz komentuję ci ostatnio wszystkie, żeby zauważył. Jeśli chodzi o pracę, to szczerze mówiąc na razie mam nadzieję i też takie są perspektywy przynajmniej na najbliższy czas, że będę mógł ją kontynuować zdalnie, czyli dalej robić to, co robiłem. I to mi pozwoli tutaj wziąć taki rozbieg do tego, co tutaj będę robił. A co będę tutaj robił, to nie wiem, bo tak jak mówiłem, ta decyzja była bardzo... No nie miała takich podstaw właśnie silnych na zasadzie znam język, chcę szukać takiej pracy czy czegoś w tym stylu. Nie, to było naprawdę bardzo spontaniczne i trochę też emocjonalne ta cała decyzja. Więc zobaczę. Byłoby super, gdybym mógł pracę dziennikarską kontynuować tutaj. Najlepiej w języku angielskim, bo ten język znam. Natomiast zaczynam się też uczyć hiszpańskiego. Rychło w czas. Hola chica! Hola chica! Hola, hola. Znaczy? I być może też jakieś takie szanse się pojawią tutaj. Może zostanę jakąś super, wiecie, korespondentką. Nie wiem, takie marzenia mam teraz. TVP Info! Szukają, słuchaj, chyba właśnie tam, wiesz? Za TVP Info mówił Piotr Gabarczyk. Centrum protestu LGBT w Hiszpanii. Tak. No właśnie, słuchajcie, teraz, przepraszam, tak cały czas mówię, słuchajcie, ale to jest jakiś mój kompleks tego, że mnie ludzie nie słuchają. Wiecie, słuchamy zawsze, tak oglądamy. Cały czas utrzymywać waszą uwagę. A propos protestów tutaj, nie spisałem się jako aktywista, będąc tutaj na miejscu, przegapiłem jeden protest, który miał miejsce, bo Hiszpania i Katalonia, mimo że szczególnie nam jawi się jako kraj czy miejsca zajmujące się tolerancją i otwartością, no to one i tak też zmagają się z homofobią i też obserwują jakiś wyraźny wzrost, jeśli chodzi o ataki homofobiczne. I różnica jest taka, że oni to liczą, bo u nich jakby w kodeksie karnym te napaści na tle homofobicznym są odnotowywane. I taka napaść miała miejsce w poprzedni weekend bodajże, gdzie została napadnięta para. Jedna z osób z tej pary była osobą trans jeszcze przed tranzycją. I to był atak na tle właśnie homofobicznym, transfobicznym. Nie jestem pewien, jak go ostatecznie zakwalifikowano. I już po tej jednej napaści, która, nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że nie należała do bardzo brutalnych czy krwawych, oczywiście tutaj nie minimalizując niczego doświadczenia, ale chodzi mi o to, że już po tej jednej napaści odbył się właśnie protest tutaj, marsz anty LGBT-fobii, bo oni to łączą po takim jednym dużym parasolem, nie mówiąc tylko o homofobii i bardzo jakby zdecydowanie na to zareagowano i też ten wzrost właśnie jest możliwy do zaobserwowania, bo jest odnotowywany, więc w porównaniu tam między 2018 a 2019 był chyba wzrost aż 40% w samej Katalonii, napaści na tle homofobicznym, transfobicznym i tak dalej, ale ta liczba,
to było 140 takich incydentów, z czego oni też rejestrują jako napaść słowną. Więc jeżeli ktoś się napadnie słownie, to też jest to odnotowywane przez odpowiednie władze. Więc no, dla mnie, mimo że przy okazji takiego niefajnego wydarzenia się o tym dowiedziałem, no to kosmiczna wręcz informacja, taka, która no, u nas nie ma racji bytu i teraz dopiero widziałem, że Kuba Gawron i osoby od Atlasu Nienawiści chcą prowadzić jakiś przestępstw na tle homofobicznym. Takich prób było wiele, ale wiesz, one właśnie zawsze kończą się niestety na tym, że ten zasięg organizacji pozarządowych no, jest ograniczony i wiadomo też, że tak. No wiadomo jak to jest. Piotr, mam takie pytanie jeszcze... Tak, natomiast tutaj to jest tak, wiecie, urzędowo. No jasne. Piotr, mam takie jeszcze pytanie dotyczące twojego przyjazdu do Hiszpanii i w ogóle zaklimatyzacji. Powiedz mi, co ci się podoba i co cię zaskakuje w Hiszpanach teraz, na dzień dzisiejszy? Kultura, sposób życia, powiedz... Grindr. Właśnie jak działa, powiedz nam wszystko. Najbardziej, nie wiem czy mogę powiedzieć, że mnie zaskakuje, bo też nie przyjeżdżałem tutaj z jakimiś specjalnymi oczekiwaniami. Miałem jakiś taki obraz, tak mi się, mogło się wydawać po prostu, jacy tutaj ludzie są i oni są rzeczywiście tacy wychillowani. To jest takie bardzo młodzieżowe słowo, teraz próbuję teraz się odmłodzić, więc mega są na chillu. Aha. I to się wyraża jakby w wielu takich sytuacjach, które można zaobserwować. Na mnie największe wrażenie paradoksalnie zrobił widok nagich kobiecych piersi na plażach, ponieważ tutaj plaże są topless. Od niedawna też publiczne baseny. I widok kobiet, które opalają się topless i nikt na nie... Wiecie, nie zyra, nie robi fińskich komentarzy, nie wgapia się, oprócz mnie, jedynego gapia w początku. Był taki naprawdę, to było fajne doświadczenie. Już nie mówiąc o plażach, nawet niekoniecznie dla nudystów, ale w ogóle plażach, gdzie ta nagość jest obecna i nie czuć tych spojrzeń aż tak bardzo, jak mi by się wydawało, że to tak będzie wyglądało. Więc to na pewno, to taka moja pierwsza obserwacja, na takim może trochę... ekstremalnym przykładzie, ekstremalnym porównując do tego, co możemy obserwować w Polsce. No jakoś tak wszystko jest na luzie. Nie wiem też, bo oczywiście rozumiem co dziesiąte słowo, słuchając ludzi na ulicy, czy ich obserwując. Więc być może tam dochodzi do jakichś, wiecie, agresywnych przepychanek słownych i po prostu nietolerancji, jakiejś fobii. No ja sobie tego nie rozumiem jeszcze, ale wydaje mi się, że nie, że jednak wszystko jest takie tutaj bardzo wyluzowane. Też z tego, co opowiadają mi moi właśnie przyjaciele, to ten luz tutaj jest bardzo mocno obecny, co ma dobre strony i też złe, bo na przykład jeśli chodzi o takie sprawy typowo urzędowo-papierkowe, no to ta siesta im trochę za bardzo wchodzi, podobno. Rozumiem. Ja się dopiero o tym przekonam w najbliższych tygodniach, staram się wszystkie sprawy właśnie formalne załatwiać. No ale czuję się tak swobodnie po prostu. Idziesz na ulicy, możesz złapać chłopaka za rękę, przytulić go, pocałować. Na plaży też widzisz takie obrazki, widzisz inne pary i to jest coś, co sprawia, że już nie rozglądasz się nerwowo. Mimo, że tak przez pierwsze kilka dni miałem, że kiedy na przykład widziałem jakąś parę i oni okazywali sobie czułość, albo one, to tak sprawdzałem dla nich trochę, czy wiecie, teren jest czysty. To jest tak niesamowite, jak głęboko to jest w głowie u nas, prawda? To cały czas takie bycie w takim stanie takiego czuwania, że na pewno zaraz coś się wydarzy. Tak. No, to prawda, to niesamowite. Tak, że nawet nie musi dotyczyć ciebie, tylko właśnie kogoś. Od razu sądujesz, czy ja podobną sytuację miałem w Berlinie, jak wychodziłem w dragu w centrum Berlina do Schwutz, jechałam i 15 razy się podciąć, nikt tam nie patrzy się, tak. Na mnie trzeba w dragu wychodzić, żeby nie wpierdolą zaraz. To jest jednak zupełnie inne doświadczenie. Piotr, czyli co, mamy do Hiszpanii jechać? Mówisz, że Barcelona na nas czeka? Wirusowy tube life from Barcelona? Z plaży, z La Pinedy. Że tak, że dobrze, to dobry pomysł? Tak, myślę, że tak. Szczególnie, że tutaj wirusowo ostatnio chyba nawet jest ciut lepiej niż w Polsce. Nie chcę kłamać. Na pewno w Katalonii chyba jest mniej już zachorowań, więc myślę, że tutaj większe pole do popisu. U nas dzisiaj było 950 zarażeń, więc jesteśmy w czołówce Polski. Polska górą. Pozdrawiamy z wirusowego dublajwa. Tak. Piotruś, ale co, ale będziesz padać do nas do Polski czasami, czy już w ogóle masz nie, 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 nie wraca, nie ma sensu. Tak, będę wpadać, odwiedzać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już marsze i parady ruszą. Nie, będą zakazane. Parą. Zakazane będą, już będziemy, właśnie. Będziemy z domu. Homopropaganda będzie zakazana, także uważaj. To wtedy mnie nie wpuszczą, mam nadzieję. Prawda. Do kraju. Wywalą.
spojrzą na niego, powiedzą, ale no okej. Ale nie, na pewno chcę, no bo wiecie, zostawiłem przyjaciół, znajomych i na pewno będę ich odwiedzał. Raczej to pewnie się będzie wydarzać w przyszłym roku, chyba że jakaś praca mnie ściągnie do Polski, bo oczywiście wyjechałem, ale polskim pieniądzem nie gardzę. Nasz program się rozwinie, to będziemy potrzebować. Jakiś event, coś, no to słuchajcie, jakby jestem. My, słuchaj, być może będzie będzie potrzebować korespondenta w Hiszpanii, jeszcze nie wiadomo. Na razie dzisiaj mieliśmy tylko korespondenta z Zurichu, ze Szwajcarii. Piotr, po pierwsze tak, ja zauważyłam właśnie, że niechcący trochę, ja zrobiłam tak, że ty jesteś bardziej opalony niż naprawdę jesteś, bo ja widzę teraz obraz, jaki tak. jest oryginalny i jaki jest w kamerce, no. którą widzą widzowie. I trochę podciągnąłem ci niechcący, jesteś taki bardziej latino espaniolo. Dobrze. To jest jakby stan, do którego ja dążę, więc jak projektuję. Zobaczysz, go. To się nie poznasz. Zrób takiego TikToka, opalają się przez rok, jak ty są do tej melodii. Życzymy ci oczywiście mnóstwo powodzenia tam. Pozdrawiamy ciebie i twojego partnera oczywiście. Ucałuj go ode mnie też. Oglądaj nas codziennie. Właśnie, co tydzień. Codziennie. I... Codziennie też. Tak, tak, my oczywiście ciebie oglądamy, bo wiesz... Wszystko... Ja ciebie spamuję na TikToku, masz mnie obserwować, będę ci wypominać do końca życia. No mówię, że nie było miesiąc. Dobrze, ale tam. Ja zobaczę. Dziewczyny poza anteną takie rzeczy, proszę was, kurwa. Piotr, jesteś najprzystojniejszym TikTokerem świata, będę o ciebie mówiła. Całujemy cię prosto w serduszko. Dzięki raz jeszcze za tę rozmowę. Buziaczki. O. Nie ma za co. Ja wam bardzo dziękuję za wizytę. Ola, Marikon. Ola. Pa.